Siemanko moi drodzy, z tej strony Kamcia, witam was w kolejnym odcinku z The Crew i dzisiaj stuningujemy sobie oraz pojedziemy Salinem S7 Twin Turbo, czyli kolejnym autem ze Speedcar Packa, najlepszym autem z całego tego Speedcar Packa, bo jest to super samochód, jeden super samochód w tym Speedcar Packu i powiem wam, że jest świetny, naprawdę jest to bardzo rzadkie auto i to według mnie i według wielu osób to właśnie na tym aucie właśnie sugerowano się, tworząc auto z nowego update'u DLC do GTA 5. Nie pamiętam, jak się teraz nazywał. Chyba Progen... coś na te. Progen... Turys, coś takiego. Coś, nie pamiętam dokładnie tej nazwy. I powiem wam tak, ten samochód jest piękny. Według mnie, on wygląda świetnie, cudownie. Może to jest też przez ten kolor, który jest naprawdę świetny i myślę, że sobie w tym kolorze to auto zostawimy. Felgi też są bardzo fajne. Ogólnie wszystko tutaj w tym aucie pięknie wygląda. Teraz już trochę przód zepsuliśmy. Ten tył jest taki bardzo podobny do McLarena F1. Tak się może wydaje, nawet z tyłu jak na tym patrzę, tak trochę McLaren F1. Ale przód ma już zupełnie inny i ogólnie jest taki cały wydłużony, zobaczcie. Ten tył jest tak jakby dołożony z tyłu. Nie wiadomo co tam jest w sumie, znaczy nie wiem co tam jest. Bo silnik w sumie tutaj się mieści. A co jest tutaj z tyłu to nie mam za bardzo pojęcia. Ale wygląda to naprawdę fajnie. Te wydechy też fajnie wyglądają, one nie są tak jak zazwyczaj w autach rozstawione, czyli tak bardziej szerzej, tylko są właśnie tak wężej rozstawione. No i te światła, one naprawdę dają temu autu dodają naprawdę charakteru. O, ktoś tu ma Agerę. O, witam pana w Agerze. Bardzo ładna Agera. Chciałem mieć kiedyś Agerę. Może się uda ją kiedyś zdobyć. A widzę, że Polak, także spoko. I zobaczcie, doganiamy Agerę, na prostej. Holy shit. No i sobie podoganiałem Agerę. Okej, okay, no i lecimy do naszej siedziby głównej, żeby sobie to auto stuningować. Jeszcze nie wiem, jakie ono ma nawet typy tuningu, że można stuningować na offroad. Na offroad na pewno nie można go stuningować. Ale na ulicę też wątpię. Na pewno na tor można i myślę, że można na wyczyn, ale nie jestem pewny, że na coś jeszcze. Na ulicę raczej nie. Raczej nie. Ale zobaczmy sobie. Zobaczmy sobie, jakie mamy te tuningi tutaj dostępne. Tak, tak jak myślałem, wyczyn i wersatorowa. Tą wersatorową straszliwie czekam. Nie mogę się doczekać, że będę mógł tuningować auto na wersatorową, bo bardzo mi się te tuningi torowe podobają. Ale teraz kupujemy wersję wyczynową. Się musi być do tunera tepnąć. Ok, jesteśmy. No i ok, bierzemy ten zestaw chyba pierwszy, tylko możemy. Tak, poziom 20. Jak najbardziej. Zobaczymy, co tutaj się zmieni. Felgi na jakieś okropne. Trochę światła się chyba zmieniły, moim zdaniem. Tak mi się wydaje, że tamte nie miały takich czarnych obwódek dookoła, ale może mi się wydaje. Jakiś nawet tu wyprzedaż tutaj widzę jest. Obejrzyjmy sobie go dookoła. Felgi są okropne, musimy je zmienić na 100%. Tył trochę się zmienił. No przód... przód nawet fajny jest ten przód. Przód mi przypomina jakiś, trochę Agerę mi przypomina ten przód. Zobaczcie, tak te światła i ten przód cały. To jest takie, to jest takie połączenie Agery z taką wydłużoną F1-ką, trochę, moim zdaniem. Tylko z boku mi niczego nie przypomina za bardzo. Z przodu i z tyłu mi coś przypomina, a tak to nie, okej. Okay. Lecimy do optyki, kolor, zostawimy sobie najprawdopodobniej ten. Zderzak przedni, od tego, a wiecie co, zacznijmy może od felg, bo one są okropne. I przy tych felgach wszystko będzie wyglądało źle. O, te są fajne. Złote, nie ma opcji. Ale mówię, trudno mi się straszliwie zdecydować na te felgi. Może takie damy. Fajnie wyglądają. Dobra, dajemy te, fajne są. Te są fajne. Kupujemy. Lusterka boczne, co to ja? Nie, zostawmy karbonowe, bo są bardzo fajne. Spoiler maska na końcu, może najpierw zderzak. Zderzak przedni, co my tutaj mamy ciekawego? Mamy taki i taki, ten ostatni. Się czymś różni od tego, który mam teraz? Chyba się różni, może damy ten ostatni, bo nawet fajnie wygląda. Okej. Tylny zderzak teraz. Czekajcie, bo nie widzę różnicy. Światła są trochę inne chyba. Nie, światła są takie same. Coś innego się zmienia. Tutaj z tyłu ten dyfuzor jest praktycznie taki sam.
Okej, trochę się to zmienia, ale tak naprawdę symbolicznie bym powiedział. Okej, dajmy ten, wygląda bardzo fajnie. Osłony. Takie. Okej, dajmy te. Bardzo się nie różnią, więc w sumie możemy je dać. Felgi daliśmy, spoiler. Czy to będzie jakikolwiek spoiler pasował? Mamy takie dwie opcje. Czy to ten karbonowy mi się tak średnio pasuje? Jakbym ty zamienił ten karbonowy na któryś z tych, tylko czemu one się różnią? Przepraszam bardzo, ale nie widzę żadnej różnicy. Dajmy the hell. Są takie same chyba. Okej, dajemy ten. Maska. Nie. Karbonowa raczej dobrze nie będzie wyglądała. Okej, no chyba wszystko tutaj jest, jeśli chodzi o takie rzeczy optyczne, zrobiliśmy poza kolorem. Miałem ten kolor zobaczyć. Może w jakimś innym też będzie fajnie wyglądał. Tak trochę mi przykro w stokowym zostawić. Są metaliki. Też mamy też różne rodzaje. Metalik 2, matowy. Matowy chyba nie bardzo to będzie przy tym aucie pasował. No ale przejrzyjmy sobie to. Nawet fajnie ten matowy wygląda, nie powiem. Ale nie niebieskie. Niebieskie raczej nie bardzo i to pasuje. Jakiś taki jaśniejszy tu by się przydał. Opalizujący. Oh my god. Nie, to słabo wygląda. Chromowany. Chromowany chyba mi się raczej tutaj nie nada. Za bardzo. Ten na ten tak źle wygląda. Ale chyba nie. Chociaż... Ale dziwny kolor, chyba nie. Ten kolor raczej nie. Czy fajnie się błyszczy, nie powiem, ale chyba raczej ten kolor się nie nada. Coś innego. Jakiś czerwony taki może. Coś takiego na przykład. Czy ten, czy ten? Ten jest fajny. Okej, dajmy sobie ten. Ale drogi, kurde, 15 tysięcy za kolor? To jest już joke. Okej, jakieś naklejki, chyba nie bardzo. Chyba nie damy żadnych. Ci co dam, chyba ten, co mi się na początku podobał. Takie mam wrażenie. Czyli dokładnie ten. No, chyba dam ten. Fajnie wygląda, naprawdę. Nie ingeruję aż tak bardzo w sam samochód, wygląd samochodu. A trochę go urozmaicę, że tak powiem. Dobra, bierzemy 9 tysięcy, trudno. Wnętrze. W ogóle nie pokazywałem wnętrza jeszcze, więc sobie tutaj zajrzymy przy okazji. Jakieś takie... Coś jaśniejszego może lekko. Ale nie niebieskiego na pewno, bo to nie pasuje kompletnie do niczego. Coś bardziej w czerwony wchodzące, żeby pasowało w miarę do zewnętrznej części samochodu. Ale widzę, że to nie bardzo coś takiego jest. Ten wygląda nawet fajnie. Dobra, damy ten. I w sumie chyba tyle. Wszystko w sumie chyba swingowaliśmy. Jeśli chodzi o mechanikę, raczej nic nie możemy. Tak zgaduję. Kurde, piękne jest to auto. Mechanika, mamy coś? Możemy coś tutaj potuningować. Okej, potuningujmy co możemy. Plus 3, nice. Część obiegu. Okej, nie możemy tej. No okej. Zainstalujmy wszystko co możemy. Kurde, zobaczcie jak ten silnik fajnie działa. Kurde, to jest zarąbiste w tej grze właśnie. Coś pięknego. Okej, bierzemy to. Opony. O, tutaj widzę dobrze, dość dużo nam to daje. Do przyczepności plus 10. Tak wiadomo, że opony to do przyczepności, no ale... Nie wiem, nie myślałem, że aż... Kurde, tu do hamowania plus 70. Nice. I dyferencjał. Też nam to sporo daje. Podnieśliśmy naszą statystykę, naszego... Selina, nie wiem o ile, ale dość sporo. Także jest już tutaj... Mamy tą statystykę dość wysoką. No i okej, wyjedźmy sobie tym autem na ulicę. I potestujmy go trochę. Kurde, coś pięknego. Prawie tam człowieka przejechał.
Kurde, świetne jest to auto. Te felgi fajnie tutaj pasują, naprawdę. Ten wyciągnięty tył. Zobaczcie, jakie to auto jest niskie. Porównajcie sobie do trafików tutaj z boku. Najniższe chyba auto, które do tej pory miałem w tej grze. Jest różnica? Jest, przyspiesza trochę lepiej. Prawie go rozwaliłem, puściłem gałkę, jak wam mówiłem, ona mi skręca. Tylko że teraz się zmieniło stronami, bo ostatnio mi skręcała w lewo, a teraz mi skręca w prawo. Także zawsze to jakieś urozmaicenie, bym powiedział. Żeby nie wyskoczyć za bardzo. I właśnie, mieliśmy zobaczyć do środka trochę. Okej, jesteśmy w środku. Kurde. Środek wygląda nieźle. Nie możemy to zobaczyć w dół, niestety, szkoda. Tak za dużo nie widać. Ale fajnie te wloty po bokach widać, na przy masce. No, na tym widoku się nawet widzę, że bardzo fajnie jeździ. Przynajmniej jak na dłuższą metę to by wyglądało, ale tutaj się jeździ bardzo fajnie. W większości gier teraz, nowych Need for Speedów czy innych takich gier wyścigowych, ten cockpit view, że tak powiem, jest tragiczny, wygląda okropnie, a ten wygląda naprawdę fajnie i to mnie cieszy. I też fajnie się na nim jeździ, nie sporo widać, można się też łatwo rozglądać, jak grasz na padzie. Na bieżąco. Mówię, da się fajnie jeździć. Kurde, to ma przyspieszenie. Te zegary fajnie chodzą. Okej, polećmy sobie może jakiś wyścig tym autem. Okej, lecimy. Widzę, że tu mamy dość poważnych przeciwników. Zobaczcie, jak oni przyspieszają, jak my. Ale mają wyższe statystyki ogólne. Po 400 tam. My nie mamy nawet 400. Mamy 377. O, kurde, jak się porozwalali. Ale to dobrze, bo trochę wyszliśmy na prowadzenie. Także będzie nam łatwiej tutaj wygrać. No ale widzę, że tutaj nadrabiają szybko i nas doganiają. Muszę uważać, żeby za bardzo nie skracać, bo ostatnio właśnie tak mocno skracałem i to się tak skończyło, że pominąłem tak z dwa punkty kontrolne i po prostu musiałem się cofać potem. No to jest, wiadomo, już pewna porażka. Dobra, trochę zostali w tyle. Mam nadzieję, że na jakichś trafikach się trochę porozwalają. O, tu myślałem, że będzie ściana, to można będzie World Ride'a zrobić, ale nie bardzo. Tutaj mnie The Crew oszukała. Kurde, co to mi? Challenger mnie tu goni. Wow. Cóż za kamień wredny. Kurde, wredny kamień. Ajej, jeżdżę tragicznie. Oh my god, nie wyrabiam na tych zakrętach, naprawdę. Ale może będzie jakaś dłuższa prosta, to może się uda tym Selinem podgonić trochę. Czy to moja wina, że na tych tutaj tak zakrętach lamie, bo to nie wina Selina, żeby nie było. Korwetka tutaj nas wyprzedziła. Wallride? Jezus, co to było? To był tragiczny Wallride. Tragedia, nie Wallride w sumie. Okej, to nie mamy jakiś ostry zakręt w lewo. Okej, gościu, tam trzech wypadło z trasy nawet, chyba czterech. Nie, trzech wypadło z trasy. Się w jakąś szopę wrypali tam. No i takie, że tak powiem, boty to ja lubię. Ale nim rzuca. Wow. No jemy, nitro. To będzie seria zakrętu, może się uda trochę w miarę wyprostować. Okej, trochę nadganiamy. Hasta la vista, Mustang! Jest! Czego zramowaliśmy, no ale... Cóż... Zdarza się, niestety. Ale nam przód podbiło straszliwie. Ja rozumiem, że to auto ma duże przyspieszenie, ale żeby aż tak. Słuchawki mi spadają. Dobra, olać to. Będzie wallride'ik. Fuck. No. Oh my god, skała znowu. Shit. No, widzę, że tutaj możemy polec w tym wyścigu, no ale będziemy próbować, no. Pierwsza pozycja jest bardzo daleko przed nami.
Natomiast druga jest bardzo blisko i tą drogą myślę, że powinno się spokojnie udać wyprzedzić, chyba że będziemy tak cały czas spadali na te skały na poboczu. Te skały to jest takie nie ścina i oddekru, że tak powiem. No ale to akurat nie od ścinania mam te skały, tylko właśnie od tego, że wypadam za trasę. Wow, okej. Okay. Sarenka. Czy whatever to było. Znowu nas tak strasznie podbiło, Aria masakruje tego Selina. Wiem, że nie powinienem tego robić, no ale... Czego się nie robi, żeby wygrać. Na razie, żeby zdobyć drugą pozycję przynajmniej. Ale nie wiem, jak ten gościu na pierwszej pozycji tak wymknął do przodu. Straszliwie go tam... What? Ale czemu się nie powiodło? Okej. Okay. Czyli gościu już dojechał widocznie do mety. Dobra, spróbujemy to powtórzyć. Powtórz. Ej, cze... Przykliknąłem powtórz, pajacu. Okej, okay, nieważne. Okej, okay, chyba że spróbuję jakąś inną misję frakcyjną. No ale to jest poziom trudny, więc oni mają statystykę 400. No a mamy 377, więc wygranie z nimi będzie na pewno trudne. Checkpoint zaraz będzie. Oh my god, co ja zrobiłem? Znowu się wyrypałem te zastrzane opony. Przeszkadzają one strasznie. Nie, powiem wam, że chyba skończę z jazdą na padzie, bo ja nic nie wygram w tych grupach. Nie ma opcji, serio. Nie żartuję. Ten pad jest dupy. I to wam już powtarzam miliardowy raz. Bo mnie to już wkurza, naprawdę. Chyba już w następnym odcinku będziemy się widzieli na klawiaturze. No cóż, no nie wiem, no albo ja nie umiem jeździć na tym padzie, no po prostu daję wprawkę i od razu mi wywala ten boki, przynajmniej rzucać w ogóle. No ale w każdym razie nie udało się niczego ukończyć tak naprawdę, ale to już z mojej winy, dawno nie grałem w Dekru, no i na padzie gram, który jest zresztą zrywany. Także ja wam dziękuję, że przybyliście na tym odcinku z Dekru i widzimy się w kolejnym. Cześć, na razie, siema.